Temat, jakim się tutaj zajmiemy, to zagadnienie, w jaki sposób człowiek powinien postępować po tym, gdy już się nawrócił, gdy już poznał Zbawiciela, czyli możemy nazwać to nasze rozważanie, co dalej po tym, gdy narodziłeś się na nowo, co dalej po tym, gdy już znasz drogę zbawienia. Grzeszny człowiek może dojść do świętego Boga dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Grzeszny człowiek, mimo że nie zasłużył na zbawienie, jest przez Boga, przez Jego suwerenną wolę upoważniony do tego, aby skorzystać z dzieła Pana Jezusa Chrystusa dokonanego na krzyżu Golgoty, raz na zawsze złożonej ofiary za jego grzechy, za grzechy tego człowieka. I fakt, że droga zbawienia istnieje i że jest nią Chrystus, ma niezwykłe wprost znaczenie. To bowiem, jak człowiek ustosunkuje się do tego zbawienia, czy drogę tę wybierze, czy też ją odrzuci, decyduje o jego szczęściu albo nieszczęściu, o niebie lub piekle. Tutaj mam nadzieję, że Ty należysz do tych, którzy już są zbawieni i już wiedzą, że ich Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego zakładam tutaj, bo stało się to już w niezliczonych przypadkach szczęśliwą rzeczywistością, że łasce Bożej udało się wyprowadzić Ciebie z ciemności do Bożego cudownego światła, ze śmierci do życia, z oddalenia od Boga do Jego bliskości. I teraz pytanie powstaje, co dalej, co wtedy? Sytuacja Ciebie jako nowonarodzonego człowieka wygląda następująco. Stałeś się dzieckiem Bożym, radujesz się z odpuszczenia grzechów i nadziei chwały Bożej. Nie masz jeszcze być może jasności co do swojej dalszej drogi. Czy masz tą drogą iść samotnie? Czy też masz nadal kroczyć wraz z teraźniejszym wiekiem złym? No nie, tego nie możesz zrobić. Nie możesz kroczyć z teraźniejszym wiekiem złym. O nie, tak postępować nie powinieneś. Zostałeś przecież z tego wieku wyrwany. Dlatego właśnie Chrystus za ciebie umarł. Tak mówi między innymi Paweł w liście do Galacjan, 1:4. List do Galacjan, 1:4. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. To właśnie jest to, co się z Tobą stało. Nie powinieneś już dalej kroczyć z tym złym wiekiem. Jeśli prawidłowo nastąpiło narodzenie na nowo, że Bóg Cię zrodził z góry, to zaczynasz to rozumieć. Zacząłeś to rozumieć od momentu, kiedy Pan Jezus Cię zbawił. To jest jeden z przejawów życia. I rozglądasz się za innymi, którzy wcześniej doświadczyli tego samego, co Ty. Widzisz i spotykasz wiele dzieci Bożych. I tutaj powinna być radość, ale tu właśnie rzecz się niestety komplikuje. A to przez to, że te dzieci Boże idą różnymi chrześcijańskimi drogami. Niemożliwością nieomal jest wyliczyć cechy charakterystyczne tak licznych tak zwanych kościołów, tak zwanych społeczności, tak zwanych ugrupowań, które są aktywne na niwie chrześcijaństwa i są chrześcijańskie z nazwy. Która z tych dróg jest tą prawdziwą, a może nie ma prawdziwej? A może już sam sposób stawiania takich pytań jest błędny? Czy jest to obojętne Bogu, albo może drugorzędne dla Boga, jaką drogą idą chrześcijanie? Byle tylko byli o słuszności tej drogi przekonani i czuli się na tej drodze szczęśliwi? Czy myślisz, że tak Bóg myśli? Czy przecież nie jest również obowiązkiem chrześcijanina respektować poglądy innych dzieci Bożych? Przecież
jesteśmy do tego zobowiązywani przez kulturalne zachowanie się wobec innych. No i właśnie to jest kłopot. Człowieka takiego, który zgłębia Słowo Boże, czyta Biblię, czyta Pismo Święte i po prostu rzuca się nam w oczy, jeśli czytamy Słowo Boże w modlitwie i w czujności, zaskakuje nas, a przynajmniej mnie zaskoczyło, że nie znajduję w nim niczego o różnych kościołach. No, jest to bardzo kłopotliwa rzecz. Kłopotliwe pytanie, czyżby Bóg naprawdę chciał tej różnorodności chrześcijańskich kościołów, skoro w Piśmie nie ma takiej różnorodności kościołów? Znajdujemy wiele takich zaskakujących obserwacji, gdy czytamy Pismo Święte. Więc czytaj Pismo Święte. I co możemy znaleźć w wielu miejscach? Między innymi w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, znajdujemy miejsce takie, które bardzo zastanawia i ono jest wręcz szokujące. Mateusza, 18 rozdział, Mateusza 18 rozdział zawiera słowa Pana Jezusa Chrystusa. I te słowa brzmią następująco. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich. Albowiem gdzie są dwaj, ciekawe jest to, liczba mnoga, albo trzej, zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich. Słowa te jednoznacznie pokazują, że gdzie jest dwóch lub trzech mężczyzn zgromadzonych w imię Pana Jezusa, tam Pan Jezus obiecuje swoją osobistą obecność. Jest to bardzo ciekawe. Co znaczy słowo Chrystusa, że jest On pośrodku tych, którzy są zgromadzeni do Jego imienia? Czy Pan Jezus będzie zarówno tu, jak i tam, bez względu na to, na jakim wyznaniu wiary chrześcijańskiej byśmy się oparli, na jakich naukach byśmy bazowali? Jedni na takim, a drudzy na innym? Chociaż niektóre doktryny, jakich się w tych różnych kręgach naucza, nawzajem się wykluczają i zwalczają, są ze sobą sprzeczne i jedne bluźnią Bogu, innego wywyższają, jednego przedstawiają w fałszywym świetle innym niż Słowo Boże, a inne faktycznie podtrzymują to, co Słowo Boże mówi. Czy mimo tego chaosu jest co wybrać? Przecież każda z tych grup uważa, że Chrystus jest pośród nich. Czy naprawdę tak jest? I w ten oto sposób u Ciebie, jako co dopiero nawróconego człowieka, niczym lawina lub niczym powódź, błyskawicznie narastają kolejne pytania za pytaniami. Ale przecież i ten, kto już od dłuższego czasu cieszy się, raduje się Bożym dziecięctwem, wie, że jest Synem Bożym, nie może uciec przed natarczywością takich pytań. I to tym bardziej, im bardziej poważnie traktujesz Słowo Boże, tym bardziej poważnie te pytania będą Cię dotykać. Być może ktoś urodził się i wychował w pewnej grupie społeczności religijnej, społeczności chrześcijańskiej i już jego rodzice szli tą drogą, którą on teraz idzie, lecz czy ona jest tą właściwą drogą? Konfrontując to, co zauważasz wokół siebie, z tym, co mówi Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia, kiedyś i Ty spotkasz się z takim pytaniem, nawet jeśli po prostu Ci się wydaje, że nie jest ono istotne, prędzej czy później Bóg doprowadzi do tego, że usłyszysz te pytania, jeśli sam sobie ich nie zadałeś. I myślę, że byłoby dobrze, żeby każde dziecko Boże starało się znaleźć w Słowie Bożym, odnaleźć odpowiedzi na takie pytania. I to jest ważne, żeby
te pytania zostały odpowiedziane w oparciu nie na ludzkich domysłach, nie w oparciu o ludzkie domysły, lecz w oparciu o Słowo Boga. Jest to kluczowa rzecz. Nie chciałbym przy tym, żebyśmy zignorowali fakt, że ten kompleks pytań jest jednym z najtrudniejszych, jakie istnieją. Bo takie pytania nie są łatwe. One powodują, że jeśli źle na nie odpowiemy, oddzielimy się od tych, z którymi powinniśmy iść razem drogą i przyłączymy się do tych, od których powinniśmy trzymać się jak najdalej. Opisane drogi, którą grzeszny człowiek powinien przyjść do Boga, opisana droga, którą grzeszny człowiek powinien przyjść do Boga i na której może uzyskać odpuszczenie grzechów, jest w porównaniu z takimi pytaniami całkowicie prosta. Dzięki Bogu, że droga zbawienia jest jasna i prosta i nikt nie będzie miał wymówki przed tym, jeśli jej nie przyjął, bo ona jest tak prosta, że nawet głupi nie zabłądzi. Natomiast pytania dotyczące drugiej części, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dlaczego ta druga część, czyli dojście do poznania prawdy, jest takie trudne? Dlaczego te pytania są tak trudne? Czy wynika to z faktu, iż Pismo Święte nie mówi o tym dostatecznie jasno? Z całą pewnością nie. Nie jest to Pismo Święte faktem, poradnikiem, w którym na rozwiązanie jakiegoś problemu znajduje się odpowiednią receptę od razu. To nie tak działa. Pismo Święte trzeba czytać, rozumieć i rozważać jako całość, a nie zbiór pojedynczych przepisów talmudycznych czy innych. A jeśli chcemy Pismo Święte, Biblię, czyli Słowo Boże, czytać, rozumieć i rozważać jako całość, to wymaga poważnego wysiłku i rozpatrzenia tak Starego, jak i Nowego Testamentu, Starego Testamentu i Nowego Testamentu. I to w mocy i w zależności od Ducha Świętego. To Duch Święty udziela przy tym swojej myśli tylko temu, kto przychodzi do Niego w odpowiednim nastawieniu, w odpowiednim stanie duchowym. Mówiąc prościej, takiej osobie, która gotowa jest być posłuszna, tylko temu, kto gotowy jest być Duchowi Świętemu posłuszny. Duch Święty udziela odpowiedzi. On zna Twoje serce, zna Twoje myśli, wie, czy chcesz być Mu posłuszny, czy też raczej szukasz sobie wymówek. Kto chce być posłuszny, szuka sposobu, jak być posłusznym. Kto nie chce być posłuszny, szuka powodu, żeby szukać wymówki. Kim Ty jesteś? Jakie jest nastawienie Twojego serca? To jest bardzo ważne. Bardzo poważną przeszkodą w zrozumieniu prawdy Bożej są uprzedzenia i własne przekonania. Można je mieć nieraz zupełnie nawet tak zakryte przed samym sobą, że one są w zasadzie nieświadome dla Ciebie. Za sprawą różnych przyczyn, takich jak wychowanie, takie jakie odebrałeś w domu lub które sobie sam wykreowałeś już jako dorosły, zwyczaje, które narzucili Ci inni lub które sam sobie wprowadziłeś w swoje życie, przekazane tradycje lub te, które sam sobie przyjąłeś i ludzki charakter, który masz w sobie i który Cię charakteryzuje. Tradycje ludzkie są przeciwne Słowu Bożemu, przeciwne Pismu Świętemu, przeciwne Biblii. Z tego powodu jednakże wywodzą się z dawnych wieków, w oczach wielu ludzi uważane są za autorytety. A to, że są przez ludzi uważane za autorytety, nie jest wystarczające do tego, aby przez nas były uważane za autorytety. To, że się silnie zadomowiły i trudno się od nich uwolnić, nie jest usprawiedliwieniem przed tym, żeby trzymać się Słowa Bożego i żeby po prostu lekceważyć Słowo Boże przez wzgląd na tradycję.
Musimy pamiętać, że mamy trzymać się Słowa Bożego, mamy trzymać się tego, czego uczy nas Biblia, mamy trzymać się tego, co objawia nam Pismo Święte. Nie mamy się trzymać tradycji w tym zakresie, w którym jest ona niezgodna ze Słowem Bożym w żaden sposób. To, że ona w jakikolwiek sposób sprzeciwia się lub spowalnia podążanie za Słowem Bożym, to już jest przeciwwskazanie do trzymania się tradycji. I to, że ona jest tak zadomowiona, ta tradycja w naszych umysłach, te tradycje ludzkie, to właśnie również sprawia, że ogarnięcie tej części boskiej prawdy dokonuje się nieraz tak trudno i wymaga głębokiego ćwiczenia serca, tak żeby serce było poddane Słowu Bożemu, żeby Twoje myśli podporządkować Biblii, żeby Twoje przemyślenia były całkowicie sprofilowane przez Pismo Święte. Mimo to, że mamy takie trudności, mam nadzieję, że Bóg zmiłuje się i da Tobie światło oraz udzieli Tobie mocy do uwielbienia Tego, który za nas umarł. Pan Jezus Chrystus nie szczędził niczego, żeby za Ciebie umrzeć i On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Bóg niestety nie napomina grzesznika. Nieraz jesteś w stanie to usłyszeć tutaj na kanale, że Bóg nie napomina grzesznika. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Gdyby to czynił, to przyznawałby tym samym, że grzesznik nie jest aż tak bardzo zgubiony. Napomina natomiast swoje dzieci. Bóg troszczy się o swoje dzieci i karci swoje dzieci. I to w wielu dziedzinach. By jednak móc sprostać tym napomnieniom, musimy zrozumieć, w jak bliską więź wprowadził On, czyli Bóg, swoich wybranych i na czym się ta więź opiera. Tu właśnie jest najwięcej braków. Wielu wierzących ma bardzo znikome pojęcie o tym, w jak drogocenną relację z Bogiem, z Panem Jezusem Chrystusem i wzajemnie ze sobą wprowadzeni zostali przez Bożą łaskę. Jesteśmy najbliższą rodziną Bożą. I tutaj bardzo jest ważne, żeby to zrozumieć, że mamy tutaj do czynienia z boskimi zależnościami, w jakich znajdujemy się jako prawdziwi chrześcijanie, w odróżnieniu od tych, którzy stanowili lud Boży w Starym Testamencie, to znaczy w odróżnieniu od ludu izraelskiego. Nie ma chyba niczego ważniejszego dla zrozumienia wszystkiego, co jest ważne w Piśmie Świętym, jak to, by nauczyć się rozróżniać między drogami Bożymi wobec Izraela, a postępowaniem Boga z prawdziwym Kościołem, który tworzą dzieci Boże, chrześcijanie. Tutaj musimy bardzo uważać, żeby to zrozumieć. Dopiero wówczas, gdy sercem pojmiesz tą różnicę między Izraelem a Kościołem, będziesz w stanie zrozumieć i docenić szczególną pozycję daną Kościołowi. Jest to bardzo ważne, żebyśmy tutaj całkowicie polegali na tym, czego Słowo Boże nas uczy. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym i być może uda się nagrać więcej odcinków na ten temat. Musimy wyjść najpierw od tego, jak Słowo Boże opisuje błogosławioną pozycję dzieci Bożych w aspekcie zbiorowym, bo mamy aspekt indywidualny jako mężczyzna, aspekt indywidualny jako kobieta i aspekt zbiorowy jako zgromadzenie Boże, jako zbór, jako Kościół. To stanowi konieczny fundament, żeby to zrozumieć, co Słowo Boże objawia nam również później w takich bardziej aspektach praktycznych, praktycznych pouczeniach. Więc musimy na to zwrócić uwagę. Więc aby przejść do kwestii praktycznych, są bardzo ważne te elementy, które najpierw ustawią nas we właściwej pozycji, że zrozumiemy
jak podążać za Słowem Bożym i jak rozumieć to, czego ono nas naucza w zakresie tego, kim jesteśmy i skąd jesteśmy i dokąd idziemy i kim będziemy. Więc tutaj jest to kluczowa, ważna rzecz, bo nie ma sensu zastanawiać się nad formami praktycznymi zgromadzania się jako Kościół, jeżeli w sposób ważny, w sposób ugruntowany nie uzmysłowimy sobie, po co, do kogo, z jakiego powodu się zgromadzamy, kim jesteśmy, kim uczynił nas ten, który za nas umarł. I jest tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz. Mamy też między sobą dzieci Boże, które pragną według Pisma Świętego zajmować właściwe dla siebie miejsce. I to jest bardzo ważne, że takie osoby miały możliwość otrzymać nieocenione korzyści ze służby i walki tych sług pańskich, którzy już przed nimi przeszli tę drogę. Mam nadzieję, że takie osoby Bóg skieruje do tych nagrań. I ci bracia, którzy usługiwali Słowem Bożym, dzięki służbie tych dawniejszych braci są ci wierzący utwierdzeni w obecnej prawdzie, jak mówi nam 2 Piotra, 1 rozdział 1:12. 2 list Piotra 1:12. Przetoż nie zaniedbam zawsze wam to przypominać, chociaż to wiecie i utwierdzeni jesteście w teraźniejszej prawdzie. Teraźniejsza prawda. Prawda na czas obecny. I właśnie tacy wierzący potrzebują ciągłego przypominania o tych rzeczach, chociaż je zasadniczo znają, aby przez przypominanie pobudzone zostały ich prawe umysły. To wskazuje nam 2 Piotra, 3 rozdział, wiersz 1. Drugi to już list piszę do was najmilsi, a w nich pobudzam was przez przypominanie czystą myśl waszą. Tak mówi apostoł Piotr. I chociaż takie osoby same często nie musiały wcale walczyć o prawdę, bo na przykład odziedziczyły ją po rodzicach, to jednak cieszą się wielkim światłem dzięki tym, którzy o to już walczyli. Takie osoby trafiły do zborów, w których są te zasady podtrzymywane i nie są zgubione. Wielu z racji urodzenia znalazło się na tym miejscu. Niektórzy nawet dobrze nie wiedzą, dlaczego taką drogą idą. Czy z racji tego, że nie musieli oni walczyć o wiarę raz na zawsze podaną świętym, jak mówi Juda, 3 wiersz, Judy, list Judy, wiersz 3. Najmilsi, usilnie pragnąc pisać do was o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was z napomnieniem, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. I tutaj, jeśli takie osoby myślą, że nie istnieje wielkie niebezpieczeństwo, iż dobro, które przyszło im mniej czy bardziej samo, bo dostali je w pewnym sensie od razu gotowe, to być może jest pokusa, że z lekkim sercem będzie im łatwiej porzucić to. Mamy wielu miłowanych braci i siostry, którzy po prostu nawrócili się w miejscowościach, gdzie był tylko jeden zbór, i to był zbór, który od razu prawidłowo idzie biblijną drogą i oni nawet nie wiedzą, jakie są różnego rodzaju błędy możliwe, bo od początku są uczeni prawidłowo. I bardzo ważne jest, żeby takie osoby miały tego świadomość i Słowo Boże w Przypowieściach 23:23 napomina nas: zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej.
Przypowieści Salomona, 23 rozdział, 23 wiersz. Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej, mądrość i karność i rozum. Tak mówi Słowo Boże, jest naszym serdecznym pragnieniem, żeby każdej z tych grup dało to Słowo Boże więcej wsparcia. Przede wszystkim jest to studium, które kieruję też do siebie samego, bo potrzebuję tego, gdyż ono jak najbardziej jest potrzebne, żeby wzmacniać kroki na właściwej drodze, żebyśmy Słowo Boże traktowali jak najbardziej poważnie, tak żeby to Słowo Boże było pochodnią świecącą w ciemnym miejscu. Czyli byłoby moim życzeniem, żeby takie urzeczywistnienie prawdy Bożej miało miejsce dzięki tym myślom. Musimy wiedzieć, jak cudowne są myśli Boże i jakie błogosławieństwa się z tym wiążą, i abyśmy temu się przyglądali, żebyśmy się tym zajmowali i za tym podążali, musimy wiedzieć, że one są dużo wyższe niż myśli ludzkie. To poprowadzi nas do uwielbienia i do pokornego usposobienia, które zachowuje wtedy nas i takich braci i siostry od wywyższania się nad innych, którzy mogą nie mieć przywileju tak jasnego pouczenia przez Słowo Boże, przez Pismo Święte, przez Biblię. Prawdziwe poznanie Pana Jezusa i Jego słowa czyni człowieka pokornym. Pokora jest kluczowa do tego, żeby rozumieć Słowo Boże. Czy można się chełpić i pysznić czymś, co się otrzymało jedynie z łaski? No przecież, że nie. Czy wtedy, gdy staniemy przed Bożą prawdą, kiedy boskie światło oświeci nasze życie i nasze serca, nie odczujemy w głębi, że jesteśmy wszyscy mniej albo bardziej takimi, którzy tutaj naczynili kłopotów, że zawiedliśmy w tym, co poznaliśmy z łaski jako prawdziwe? Czy wobec tego nie musimy też uznać, że Pan Jezus nie może być zadowolony, gdy właściwą dla nas pozycję zajmujemy jedynie w sensie takim z zewnątrz, udając takich pokornych albo udając posłusznych? No więc chodzi o to, że przede wszystkim serce się podporządkowało. Jeśli wierzymy w to, co Pan Jezus obiecał, tam jestem pośrodku nich, tam jestem pośrodku nich, tak jak obiecał Mateusza 18 rozdział 20 wiersz, to jeśli w to wierzymy, to jest to naprawdę obietnica o ogromnej skuteczności. No i czasami powstaje pytanie, może On był obecny, a myśmy tego wcale nie zauważyli, nie spostrzegliśmy tego, zlekceważyliśmy to. A może taka sytuacja, taka sama sytuacja, w jakiej się znajdujemy, przedłuża się i nadal nie zauważamy Jego obecności, choć Pan Jezus jest, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Pana Jezusa. Czy nie może zajść takie niebezpieczeństwo, że można się po prostu do tych drogocennych rzeczy i przywilejów poprzez długoletnie obcowanie z nimi przyzwyczaić? I to do tego stopnia, że nie stanowią one już więcej dla nas niczego szczególnego? Tak wcale nie musi być. Absolutnie nie. To jest wykluczone, żebyśmy w tym musieli trwać. Jeśli jednak Boża prawda nie ma już wpływu na nasze serce, jeśli ono już jest letnie, ponieważ daliśmy miejsce innym myślom, to wówczas do tego może dojść. I w takim przypadku zaledwie kwestią czasu jest, kiedy utracimy światło, które Bóg nam podarował. Niech nas Bóg od tego zachowa, aby On sam pobudził nasze prawe umysły, aby tak było w przypadku każdego z nas, aby też Pan Jezus pobłogosławił tutaj te nasze rozmyślania i otworzył dla siebie i dla swojego słowa
nasze serca i moje serce jako tego, który chciałby tutaj sam się zastanowić, ale też dać świadectwo prawdzie, co Słowo Boże w tym zakresie uczy. Więc bardzo jest to ważne, żeby Bóg uczynił nas wszystkich szczęśliwymi w poznawaniu Słowa Bożego, szczęśliwymi w poznawaniu Tego, który nas umiłował i siebie samego za nas dał. Jest to bardzo ważne, abyśmy zwrócili się do Boga, abym ja się też cały czas trzymał ukierunkowany na to, co Bóg chce nam przekazać. Dziękuję po prostu Bogu za tą możliwość, że mamy Słowo Boże, że w ogóle jest możliwość z tego Słowa Bożego się uczyć, bo to niestety w wielu językach i w wielu krajach nie jest możliwe. Kolejny odcinek będzie dotyczył kwestii tego, w jaki sposób Słowo Boże dzieli czas i co z tego dla nas wynika. A więc jest to koniec pierwszej części rozważań na temat co dalej.